zbieramy się do Dublina. Fest. Heja, heja. Jesteśmy w Dublinie. Sylwię właściwie wyrzuciłem. Robi sobie kurs baristy, który zresztą planowała od dłuższego czasu. W ogóle telefon mi się nie ładował w nocy. Był nastawiony na 4:00. Wyłączył się. Sylwia obudziła się o 6:00. No i zapylaliśmy na szybko do Dublina. Okazało się ogólnie, że zdążyliśmy akurat na czas. Także Sylwię wysadziłem, poszła sobie na ten kurs, a ja dojechałem do hotelu. Mamy tutaj na jedną noc wykupiony pokój. No i rozpakuję się, biorę deskę i cisnę w Dublin. Zajebisty hotel. Clayton pewnie od pani Clayton z wąwozu Clayton. Widok na biurowiec i na parking. Dobra, zbieram się, biorę dechę i lecę. Znowu lecę. Dublin będzie ciekawy. Jeszcze pogoda dopisała, także... Na razie nie wiem, gdzie jestem za bardzo. O, pipa. Cisnę. Widzę, że tutaj jest niezły park w centrum Dublina. Nigdy tutaj nie byłem, więc... obczajemy. Robią jogę na zewnątrz w parku. Fajna sprawa. Ciekawe. Widzę, że mamy przyzwyczajone do ludzi, w ogóle się nie boją. Zajebisty ten park. Nie przypuszczałem, że Dublinie tutaj w centrum no będzie tak fajnie. Mieszkaliśmy tu chwilę z kumplem u naszego ziomeczka Roberta, którego serdecznie pozdrawiam. No ale czasu nie było, żeby ten Dublin zwiedzić, więc jest okazja. Temple Bar.
i tak to wygląda to życie w Dublinie. Każdy gdzieś idzie, każdy gdzieś biegnie, każdy coś załatwia. Bardzo fajne miasto. Mi się Dublin zawsze podobał. Nie chciałbym tu mieszkać, ale wydaje mi się, że warto przyjechać i sobie po prostu zwiedzić. Jest Trinity College, też fajnie by było tam jechać. No zobaczymy, co mi się jeszcze uda tutaj obczaić. Jestem w parku i normalnie wiewiórka za dubca. Taki mały pies ją pogonił, ale w ogóle... No nie, możliwe te... Kocham takie małe zwierzątka. Te wiewiórki to są masakra, gościu teraz chyba ją będzie karmił. Ale pięknie, kurde, niesamowite miejsce. Widać, że to dopiero wykańczają. Kurde, fajnie sobie tak polatać normalnie. Dobra, Sylwia już powinna skończyć ten kurs. Więc czekam na nią tutaj. Zobaczymy, jakie będą wrażenia. Na dole jest wywieszenie. Jak tam wrażenia, Sylwia? No spoko, dużo informacji, ale to wiesz, daleko jeszcze do jak tego wszystkiego. Jutro mam normalnie egzamin praktyczny. Kurwa, to nie jest tak, jak się wydaje, że ty wchodzisz w ogóle do kafejki i obsługujesz sobie jakieś tam... Nie, jak robisz 3 razy kawę. Nie. I on jest... 3 razy musisz pamiętać o wszystkich jakichś takich rzeczach, nie? On robi... A gdzie jest kluczy? O, w plecaku. Puredin de glas, wiesz, w ogóle te niektóre nazwy są wszystkie nowe. Musisz umieć zrobić ładnie... Barista takiego, wiesz, tak żeby ta kawa była naprawdę dobra. Tak, ale to co my robimy, to i tak jest foundation, czyli beginners. 4 kawy zrobiłam, z tego tylko wypiłam jedną, jak tam te laski się uczy robić. Oś. Pozwól mi zrobić, Kosię, ubrałeś się i mam ludzisz. Weź. Nie. Dobra, idziemy na miasto. Przejść się, póki jeszcze widno.